Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. W dzisiejszym odcinku Kuchenna Rewolucja. Dzisiaj moi drodzy omówimy sobie odcinek z Wrocławia. A jakby ktoś nie wiedział, ja jestem z Wrocławia. Znaczy tak nie do końca, no jestem Słoikiem tutaj i przyznam szczerze, że nie znoszę tego miasta. Ale jedno muszę przyznać, we Wrocławiu jest naprawdę sporo bardzo dobrych restauracji. Także poprzeczka jest zawieszona wysoko. We wrocławskim Alladynie Magda Gessler nie będzie wymagać cudów. Nie ma świeżej mięty. Nie, chcesz czarną herbatę ze świeżą miętą, tak jak jest w Maroku. O kurwa. I przypuszczam, że dostanę gulasz zamiast tarzina. Tam, gdzie krzesełko dziecięce, mamy tak. Dlatego mnie poprosicie o pomoc, żebym wam pozmywała podłogę. Tutaj może być codziennie myty. Ale jest no, taki... codziennie taki brud. Pani po prostu jest brudasem. Pajęczyny mogą się pojawić po tygodniu już. Tutaj był pożar w tym miejscu. My nie jesteśmy w stanie. Niech pani nie czaruje. To nie jest pożar, tylko syf. Alewia. Na jutro kuchnia mam błyszczeć jak nowa. Łocie, gdzie? I co się dzieje? Myśmy chcieli, żeby pani od nas nie odchodziła. No w dupie gościa po prostu, o! Dobra, to przygotujcie sobie jakieś jedzonko, popcorn, picie, cokolwiek i lecimy z odcinkiem. Wrocław, jedno z najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych miast w Polsce. O uwagę turystów walczą w nim nie tylko krasnale. Ja tak nie rozumiem tego szału na te krasnale wrocławskie. No dobra, jest to charakterystyczne dla tego miasta. Ale czym tutaj się tak podniecać? Powstała chyba nawet taka specjalna aplikacja do szukania tych krasnali. W ogóle każda szkolna wycieczka do Wrocławia to było chodzenie tym szlakiem krasnali. I naprawdę to było tak nudne. Ale i liczni restauratorzy, a wśród nich w położonym nieopodal rynku Alladynie małżeństwo. Kasia i Marek. Dla obojga to skok na głęboką wodę. O, już widzę, że wystrój jest tragiczny. Pracowałem jako wychowawca w zakładzie. Poprawczy. Zawodowo jestem psychologiem od 30 lat. Od początku pracuję z upośledzonymi młodocianymi przestępcami. Po 30 latach poczułam i ja, i mąż coś na kształt wypalenia zawodowego. Stwierdziliśmy, że już czas, żeby zrobić cokolwiek innego. Cokolwiek. Ja miałam różne pomysły po drodze, które niekoniecznie podobały się mojemu mężowi. Nagle znalazłam ogłoszenie, sprzedam restaurację niedaleko rynku. Oj! Jak ona jest psychologiem, to może być ciekawe starcie, bo pani Magda bardzo często lubi zgrywać taką psycholożkę. Ja coś wyczuwam, że się nie polubią. No i też pytanko, czy ona będzie sobie dała przetłumaczyć cokolwiek. Miejsce wydawało się strzałem w dziesiątkę. My jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. O centrum, ścisłe. Alladyn funkcjonuje pod tą nazwą 14 lat. Wcześniej tutaj miał człowiek narodowości arabskiej taką kebabownię. I jak się stąd wyniósł, to poprzedni właściciel założył tutaj Alladyna. Była to kuchnia arabska. Tak na ten moment nie kojarzę, żebyśmy we Wrocławiu mieli jakąś dobrą restaurację z kuchnią arabską. Na pewno kojarzę dobrą restaurację z kuchnią peruwiańską. Bodajże Peruwiana się nazywa, także polecam osobiście. Plan był prosty, wystarczyło nadać lokalowi błysk. Tutaj akurat puściła wodze fantazji Kasia i troszeczkę to przemeblowała wszystko. Rozjaśniła część rzeczy, w ogóle wyleciało stąd. Nie chciałam, żeby to była taka właśnie ciężka, beduińska, przykurzona knajpa. To skoro tak nie chciałaś, to dlaczego to właśnie w taki sposób wygląda? Przecież ten lokal tak na pierwszy rzut oka wygląda jakby był turbo brudny, taki cały zakurzony. Jest dużo niepotrzebnych jakichś rzeczy i w ogóle nie jest to estetyczne. Lokal od razu miał na siebie zarabiać, wykorzystując dotychczasowy potencjał. Nie zmieniliśmy pracowników kuchni. Pani Ania, którą myśmy tutaj zrobili szefową kuchni, najdłużej pracuje i jej przekazywano różne przepisy. I ona wszystkie ma je w małym palcu. To jest osoba, bez której no, ta restauracja raczej by nie funkcjonowała. Szczególnie w czasach, gdy nowi właściciele stawiali pierwsze kroki. No wiecie, to, że ona zna te przepisy, umie je przyrządzić, to nie znaczy, że to jest dobre. Zresztą wielokrotnie przekonywaliśmy się o tym, że nawet jak ktoś ma 20 lat doświadczenia, to o niczym nie świadczy. Jak ktoś nie ma smaku, no to nie ma smaku. I choćby na rękach próbował stać, no to nie będzie dobre. Cały początek polegał na przyglądaniu się temu wszystkiemu, jak to funkcjonuje, no bo skądś tą jakąś wiedzę trzeba uzyskać. W początku to w ogóle pojęcia nie mieli o kuchni. No a teraz, co panu Markowi pokazałam, to trochę załapał i nawet pomaga nieraz.
No to oni de facto nawet nie wiedzą, jak te dania powinny smakować. No i ja się mogę założyć, że oni na pewno nie byli w kraju, z którego ta kuchnia pochodzi, nie byli w restauracji o podobnym klimacie. Niby niewielką, a znaczącą zmianę przeszło mimo wszystko menu. Wydawało mi się, że najbardziej taką przyciągającą dla polskiego klienta będzie kuchnia marokańska, która jest taka zbliżona do śródziemnomorskiej. W związku z tym zmieniłam charakter lokalu na marokański. Parę dań dołożyli do karty, kilka zlikwidowali. No bo jaki jest sens zabierać się za coś, o czym się nie ma kompletnie zielonego pojęcia? Znaczy no w momencie, jak ja sobie powiedzmy teraz stwierdzam, że a chcę robić kuchnię grecką, no to albo się uczę jakoś w tym kierunku, zapisuję się na jakiś kurs, cokolwiek, żeby jakoś tą kuchnię poznać. A nie ta sobie przepisy znalazła i myślała, że to wypali. Sama osobiście nie byłam w Maroku, niestety, wstyd się przyznać. Przepisy brałam z blogów najczęściej. No i dobra, masz przepis, listę składników, wszystko, ale ty w dalszym ciągu nie wiesz, jak to powinno tak naprawdę smakować. Dużo na ten temat czytałam, na temat kuchni, zwyczajów. Ja nie wiem, jak ta kuchnia marokańska ma wyglądać, taka prawda jest. To, co mi ktoś przekazał, to ja to robię. Podejrzewam, że chyba nikt nie wie, jak to ma smakować. Co gorsza, panie w kuchni miłością do Orientu wcale nie pałają. Ja lubię kuchnię polską, także no ale... Jak pracuję, niestety muszę wszystkiego próbować. Dobra, już pomijmy to, że oni nie mają pojęcia, ale oni nie mają na kuchni nawet takiej osoby. Nie mogliście znaleźć kucharza z doświadczeniem, chociażby ogólnie w kuchni orientalnej, niekoniecznie marokańskiej. Jak osoba, która nigdy nie miała styczności z tą kuchnią marokańską, ma ją robić? Baranina, jagnięcina, to nie dla mnie. Mnie to odrzuca, nie? Jak się smaży, ma taki specyficzny zapach, nie jak jagnięcina, nie? Nie lubię kminu rzymskiego, ale generalnie do wszystkich potraw dodajemy. Alladyn przypomina obecnie raczej marnej klasy pub niż restaurację. No a tutaj przeważnie studenci, tak, najbardziej to. Wiadomo, że student to bierze to, co najtańsze. Właśnie ten lokal to tak trochę bardziej z takim pubem, pijalnią się kojarzy. Najwięcej i te grosa i to baba. Gyros, no nie jest marokańskie, nie poszukuję. Frytki też raczej nie w marokańskim kierunku. I tylko dym unosi się w arabskim stylu, choć nie znad talerzy. Na weekendy jest większy ruch, na szysze przychodzą. To są takie bardzo chwytliwe fajki wodne. Tutaj to przyciąga faktycznie klientów. No słuchajcie, jedzeniem nie przyciągli, no to czymś innym musieli. Tylko właśnie przez to to przestaje przypominać restaurację. Uważam, że to jest niedobre, bo skoro jest i jedzenie, no to nie powinno być tytoniu, tak? Gdyby jeszcze udawało się na nim zarobić. Finansowo jest kicha. Dzień powszedni, sala świeci pustkami. Mieliśmy tutaj takie nieprzyjemne zdarzenie, które nas zatrzymało na dłuższą chwilę, bo mieliśmy pożar tutaj w jednym z pomieszczeń. W związku z tym pożarem restauracja była nieczynna ponad tydzień. To jest duża strata dla lokalu. A dlaczego przez ten czas nie ogarnęliście syfu po tym pożarze? Bo ja tam widzę, że te ściany tu nawet nie zostały odmalowane po tym. I podejrzewam, że zapach po tym pożarze dalej się pewnie tam unosi. Aż wreszcie nie pozostaje nic, jak przyznać się do porażki. Porwaliśmy się na coś, co wydawało się proste, a nie jest do końca takie. My po prostu się na tym nie znamy. Myśleliśmy, że damy radę, że się nauczymy przez ten rok, ale jednak to jest chyba za trudne, żeby się tak samodzielnie nauczyć. W związku z tym prosimy kogoś, kto się na tym zna, żeby nas nauczył. Na pewno chodzi o Roberta Makłowicza. Mogę się założyć. Nie, no chodzi o panią Magdę. Kiedyś w ogóle w jednym wywiadzie okazało się, że ona z Makłowiczem to tak średnio się lubi. A zatem niech się zacznie rewolucja. Jestem we Wrocławiu, 200 metrów od rynku. Naokoło mnóstwo restauracji z całego świata. Ja stoję przed restauracją orientalną, bo Aladdin bardzo mocno to sugeruje. Z zewnątrz też jest lipa, bo tak idąc ulicy to w ogóle wzroku nie przykuwa, a lokalizacje mają po prostu super, 200 metrów od rynku. Ludzie to tam się zabijają dosłownie o lokale. Dzień dobry. Dzień dobry. Powitanie to podstawa. Nie, no niech pani sobie nie przeszkadza, tam w telefonie ciekawsze rzeczy. Ciekawe po jakim czasie ona się skapnie, że pani Magda weszła. Proszę, karta dla pani. Ile lat temu to było robione? 20? Prawie. Krzesełka weselne, takich używano 30 lat temu w różnych hotelach. Kanapy, księstwo warszawskie, co tu się dzieje? Nie, no przecież to jest siara, takie fotele to już dawno na śmietniku powinny być, nie w restauracji. Nie macie mishui? Nie. Ale harira, bardzo polecam. Ale mishui to jest mięso, harira to jest zupa. No tak. Dlaczego pan zamienił mięso na zupę? Jaka jest forma baryny? W tarzinie?
Mielona. Mielona warzywna w tarzynie, jeszcze raz? Tak. To żart? Nie. O, ja coś czuję, że on tam nie pracuje raczej za długo. Albo po prostu nigdy się tym nie interesował i się kompletnie nie zna. Tego się nie praktykuje. W tarzynie gnicie jest w kawałkach. Chyba, że o czymś nie wiem. Tak naprawdę jestem tu od drugi dzień. I oni takiego pracownika rzucają od razu na głęboką wodę. Czemu go w ogóle jakoś nie przygotowali? To pan nie wie, niech pan się dowie. Poproszę o kogoś, kto coś wie. Poproszę herbatę miętową. Jasne. Zatrudniając się tutaj podkreślałem, że z kuchnią marokańską tak naprawdę nie mam nic wspólnego. Nie było czasu na jakiekolwiek szkolenia. W tej restauracji to chyba ogólnie nikt nie ma nic wspólnego z kuchnią marokańską. Więc właściciele mieli całkiem niezłą fantazję. W jaki sposób to ich zdaniem miało się udać? Jaki tam proces myślowy w ogóle zaszedł? Rozumiem, że to nie jest możliwe, że nie macie tarzyny z kawałków baraniny. Oczywiście, że jest to niemożliwe. To dlaczego pan daje kolegę, który nie ma pojęcia, bo nie ma prawa mieć pojęcia po dwóch dniach? Może pan stanie przy mnie i poinformuje mnie, co ja mogę tu zjeść. Polecam tażin jagnięcy. Bo jest z kiszonymi cytrynami? Nie mamy z kiszonymi. A powinniście mieć. Przedziwne, że tu nie ma cukinii i bakłażanów, no ale trudno. Poproszę. Może wezmę tą Fatimę, te cztery różne pasty. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pan właściciel tak dosyć bardzo w tą kartę zagląda. To trochę wygląda tak, jakby on też dopiero teraz zapoznawał się z nią. Zaraz się okaże, że oni ją okłamali i ta restauracja istnieje tak naprawdę od kilku dni. I załatwię tabulę. Te dwie zupy. Szorba laban i harire. Tak. I ten gyros szeherezada. Jejku, i weź wymów te nazwy w ogóle. Ja bym się tam stresował cokolwiek zamawiać, bo na pewno bym coś pokićkał. Tego jeszcze nie było. Z limonką. Nie ma na Maroku herbaty z limonką. Może warto spróbować. Nie, chyba nie. Trochę mi go szkoda, przyznam szczerze, bo pracuję tam drugi dzień. Jego klientem jest pani Magda Gessler. A gdzie jest mięta świeża? Nie ma świeżej mięty. Ja chcę czarną herbatę ze świeżą miętą, tak jak jest w Maroku. Prosta herbata. Okej, właścicielka chyba dalej nie dostrzega, kto przyszedł. Jest ten problem? Niech pan sobie idzie na spacer. Moje pozwolenie. Pan mi nie pomoże, niech oni się męczą. Przepraszam najmocniej. Nie, pan nie ma za to przepraszać. On ma naprawdę prawo czegoś nie wiedzieć, to jest dopiero jego drugi dzień. Wszystko jest winą właścicieli, bo nie przygotowali go do tego. Jego szkolenie to pewnie wyglądało tak, że od razu go rzucili na salę. Oby lepiej wyszkolone okazały się panie w kuchni. To jest harira. Czyli gęsta, rozgrzewająca marokańska zupa. Ryż zawijany w liście winogron trafia na patelnię prosto z puszki. Oliwki jeszcze, o. Coś się przypieka tam pani Moniki. Śmierdzi co? Czuję. To być może skwierczy tłuszcz spod gyrosa. No przyznam szczerze, że jak na to sobie tak patrzę, to nie wygląda to jakoś za apetycznie. Ale kto wie, być może jak to jakoś na talerzu rozłożą, to będzie to lepiej wyglądało. Pasty gotowe są prędko, podane zostaną elegancko i oby nie gorzej smakowały. Części z nich wystarczy zaklęcie. Słoiczku i puszko, otwórz się. No i wychodzi ich teraz pojęcie o tej kuchni, wszystko z gotowców robią. Żeby podać zupy, trzeba znać rozkład labiryntu, a przynajmniej sporo się nachodzić. Tam przygotowanie posiłku trwa 5 minut, ale żeby go dostarczyć, to tak z pół godzinki potrzeba. Znajduje się świeża mięta, a w przygotowanie herbaty angażuje się sama szefowa. Gratuluję, w końcu pani odłożyła telefon. Czarna lawa, tak? Rosu. Frykasy wreszcie trafiają na stół, podawane tym razem przez Alana. I tutaj zupka harira. Pracuje tutaj tydzień. Czy oni mają tam jakiegoś pracownika, który pracuje dłuższy czas troszeczkę? Oni chyba przed tymi kuchennymi rewolucjami całą załogę kompletowali. Ha, a musiały. No, no obsłużyć panią Magdę Gessler. Moim zadaniem jest zadbać o bar. Jestem koktajlowym barmanem. To już lepiej by chyba było, jakby właściciele donosili jej te posiłki. To jest woda. I nie wiem, jak połączenie takich dwóch rzeczy, czyli prawdziwego rosołu plus prawdziwej śmietany, może być wodą. Tu jestem w szoku. No, może być. Dlaczego ją to w ogóle śmieszy? Bo tak widzę, że jej bardzo wesoło, jak o tym opowiada. W drugiej z zup przynajmniej nie brakuje warzyw. Czy to wystarczy? Jeszcze raz im harir z taką małą ilością ciciorki. Strasznie rozwodnione, potworna ilość kuminów w tej, do tego stopnia, że
smakuje pot. Ja nawet nie wiem, jak to ma smakować. Nikt mi tego nie powiedział, nikt nie wytłumaczył. Po co ci właściciele się w ogóle zabierali za tą kuchnię? To już lepiej by było, jakby zrobili coś, co po prostu każdy zna. Nie wiem, jakieś schabowy, pierogi, cokolwiek. Wiadomo, tego jest sporo dookoła w innych restauracjach. Ale myślę, że tym paniom kucharkom na pewno łatwiej by było to przyrządzić. Może pani mi podać między... Czyżby herbatka znów okazała się cieniutka? I się... No i tyle. O. Ej, ale to już taka trochę wiocha, że oni herbaty nawet nie potrafią przyrządzić. Kolejna pasty i sosy. Oby choćby w nich krył się jakiś smak. Ajwar jest masakryczny. Te są gotowe kupowane. Nie najlepsze. To z bobu jest bardzo niedobre. Z cieciorki okej. Ale to nie jest to. Mam wrażenie, że nikt tego tutaj nie robił. To jest kupowane, gotowe. No i dobrze pani czuje. Tutaj z puszki, tutaj ze słoiczka. Zazwyczaj da się wyczuć, jak coś jest gotowe, kupione. Zawsze się znajdzie ta różnica w smaku. No i to w ogóle jest trochę takie robienie konsumenta w wała. No bo de facto, skoro oni to robią z gotowców, no to taki klient też sobie może kupić gotowce i po prostu samemu zrobić. Wyjdzie na to samo. A na pewno wyjdzie taniej. Nieprawda. Ze słoiczka jest tylko... Ajwar. A Baba Ganusz jest z puszki. Zabijańcy są z puszki. No jasne. Jak z puszki, to co innego. Lepsze, domowe. Czyli w dalszym ciągu to jest gotowiec. Czego wy niby nie zrozumieliście? Sałatka tabuli? To nie ma nic wspólnego z tą sałatą. Bo to jest sałata, w której głównie pietruszka i pomidory. A tu jest sam kuskus. A to świństwo a la śmietana jest jakimś erzacem koszmarnym. Czas na grosa. W restauracji inaczej niż w budce przy dworcu spodziewać się można wersji on-air. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie, ale z tego co kojarzę, to gros pochodzi z Grecji. Co to ma wspólnego z kuchnią marokańską? Tarzyn jagnięcy. Czyli popisowe danie Alladyna. Oczko w głowie szefowej, odkąd postanowiła nadać lokalowi marokański sznyt. Ta szefowa to w ogóle cały czas ma taką minę niezadowoloną. Dobry. Skoro dobry, to czas się nim pochwalić w oryginalnej marokańskiej oprawie. Tadzin jagnięcy. Padam. O k***a. Przepraszam, ale to wygląda jakby się ktoś zżygał na ten talerz. Albo gorzej. Matko, taka brązowa breja. Nie przypuszczam, że to sam gulasz zamiast tarzina. Nie ma w ogóle warzyw, które są najważniejsze w tarzynie. Rodzynek. Suszonych owoców, daktyli, migdałów. Gdzie to jest? Gdzie jest kuskus? Masakra. No i szefowa powróciła do swojego ulubionego zajęcia. Pewnie te swoje blogi przegląda i nowych przepisów szuka. Znaczy, powiem wam, że to się już robi trochę irytujące powoli. Przecież to ona chciała pomocy, a teraz tak w sumie olewczo trochę do tego podchodzi? Ta forma jest po to taka, aby się wszystko zmieściło i wszystko było pod dużym ciśnieniem gotowane. Wydaje mi się, że to jest po prostu nałożone do tej formy. Jest smak tarzyna gdzieś, piąte przez dziesiąte. Ale kto tyle tego wie i z czym? Gdyby to faktycznie robić w piekarniku, no to czas oczekiwania jest ponad godzinę. A drugi powód jest taki, że naczynia pękały. Tak mi powiedziano. No to może trzeba zainwestować w lepsze naczynia? No i zaraz, tak ci powiedziano? Czyli to w sumie nie sprawdziłaś. To szefostwo tak kazało. No, kazali tak robić i my żeśmy się tak dostosowali do tego. Ja myślę, że w ogóle z paniami kucharkami warto porozmawiać. Pewnie się można dużo dowiedzieć od nich, jak to wygląda od środka. Bo ci właściciele to tak trochę kręcą coś. Gyros Szeherezada. Szeherezada brzmi po królewsku. Na to tu ludzie przychodzą, nie? Tak, przeważnie. Smażone mięso kurczaka. To nie jest kupowana belka z gotowym mięsem, przepraszam, tylko że wszystko jest robione tutaj. On mi smakuje, bardzo mi smakuje. A, to jak ci smakuje, to nie ma problemu. No to proszę sobie to jeszcze, ale nie podawać ludziom. To myślę, że nie jest miejsce na tego typu kuchnię. Albo fast food, albo dobra marokańska kuchnia. Klientom ta kuchnia, którą myśmy proponowali, smakuje. Rzadko, bardzo rzadko się zdarzały krytyczne uwagi od gości. Okej. To w takim razie gdzie są ci klienci? No bo w momencie jak pani Magda weszła, to sala była kompletnie pusta. Więc jaki jest waszym zdaniem problem, że w restauracji się nie powodzi? Smaki są orientalne, ale moja intuicja podpowiada mi, że z całej załogi w Maroku nikt nie był.
No, żadna z nas nie była w Maroku. I pewnie nie będzie. No taka prawda. Słuchajcie, zawsze możemy zrobić tutaj budy z frytkami po prostu. Każdy lubi frytki. Ja lubię frytki. Wy też pewnie lubicie frytki. Przecież to jest przepis na sukces. Wrocławski Aladdin również z zewnątrz nie przypomina pałacu z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Gdyby właściciele tej restauracji nie poprosili mnie o pomoc, w życiu bym tu nie weszła, bo wszystko jest zaniedbane i klei się od brudu. Nawet zwróćcie uwagę, że chwasty przy tej restauracji nie są powyrywane. A myślę, że żeby to zrobić, nie trzeba ani nakładu finansowego, ani jakoś dużo czasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest chyba ich ulubione miejsce do siedzenia, bo jak wczoraj tam siedzieli, to dzisiaj znowu są w tym samym miejscu. Może oni tam całą noc po prostu spędzili i się nad nie ruszyli. A na dzień dobry praca u podstaw. Wszystkie stoły są po prostu wrakiem stołów. To jeszcze do tego ich podstawa jest w takim kolorze. Na pierwszy rzut oka wszędzie jest syf. To nawet nie trzeba w jakieś te zakamarki zaglądać, to ogólnie po prostu wszystko brudno wygląda. Jest po prostu czarno. Proszę bardzo. Krzesła mają ślady różnych wydarzeń losowych. Może rękawiczki trzeba pani Magdzie dać? Mi się wydaje, że tam myszy zżarły, bo tutaj są aż dziury w gąbce. Oho, widzę, że właścicielce to jest bardzo do śmiechu, jest super wesoło. No tak trochę bardziej to ci wstyd powinno być, czy coś. Przecież ten brud nagle przed przyjściem pani Magdy się nie zrobił. Oni kompletnie zaniedbali to miejsce. Tam, gdzie krzesełko dziecięce, mamy tak. Mogę prosić właścicieli? Dzień dobry. Tutaj stało krzesełko dla dziecka. Dlatego mnie poprosicie o pomoc, żebym wam pozmywała podłogę. Nie, na pewno nie. Syf, brud jest widoczny od ulicy. Tutaj może być codziennie myte. No ja to bardziej myślę, że tam ani razu nie było właśnie myte. Ale jest no, taki codziennie jest taki brud, ja wiem. Jest taki brud. Jest smog, jest taki brud. To jest skandal, a nie po prostu jest brudasem. Nagle ona ma tyle klientów po prostu, że się już nie wyrabia ze sprzątaniem. Kobieto, czy ty siebie słyszysz? To w takim razie, skoro wszystkim wszystko smakuje twoim zdaniem, jest tyle klientów, że po prostu nie daje ci rady sprzątać, to po co ty panią Magdę zaprosiłaś? Bo z tego co mówisz, to wychodzi, że ta restauracja super prosperuje. Był pożar niedawno i myśmy nie byli w stanie po prostu no tego jasne, wszystkiego. No jasne, bo sprzątać nie można. Ja mogę tam wyjść i się umyć, to jest po prostu ohydnie. Właśnie ta restauracja ma taki vibe, że jak wychodzisz z niej, to po prostu cały się lepisz. To też nie jest z tygodnia, ani z dwóch tygodni, prawda? Ja czy z miesiąca, nie? Dokładnie. No i kto tu teraz kłamie? Albo mąż, albo pani zejdzie zaraz na ten stół i weźmie te koty i te pajęczyny zedrze. I to rozumiem, że się zrobiło od pożaru, tak? Ta pielucha była zakurzona, była brudna, ale ona jednak nie była aż tak brudna. O, ja myślę, że my się z nią nie dogadamy. Przecież to jest takie podejście na zasadzie, że masz wysrane. Tam jest brudno. Zrozum to. Chciałaś pomocy, to teraz tą pomoc przyjmuj, a nie, że ty uważasz, że wszystko jest w porządku u ciebie. No po prostu jak ona mnie denerwuje. I tu się gości przejmuje i kasę się bierze. Niech pani zobaczy, co tam się dzieje. Ja pierdzielę, tam jest coraz gorzej. Pajęczyny mogą się pojawić po tygodniu już. Okna są bardzo często otwarte, tu się wszystko kurzy. A to przepraszam bardzo, ile wy razy w tygodniu sprzątacie? Skoro nie jesteście w stanie sprzątnąć pajęczyny, która potrafi się pojawić po tygodniu, o ile w ogóle oni tam sprzątali od momentu, jak przejęli ten lokal. Niech pan zaraz i przeczyści ten niby telewizor. Obraz na takim ekranie to zapewne kryształ. A to po prostu teraz się tak zrobiło. To są wszystko pozostałości po tym pożarze. To trzeba zamknąć. Restauracja jest niedysponowana. To jak pani nie wstyd? Ten brud został wyolbrzymiony moim zdaniem. W każdym domu znajdą się miejsca, zakamarki, które są zakurzone, które są gdzieś tam brudne, gdzie się czegoś nie zauważyło. Ale w domu to ty sobie po prostu największy burdel na świecie miej. To jest restauracja. To powinno spełniać jakieś normy. Przychodzą tam ludzie, w tym syfie dajesz im jedzenie i twoim zdaniem wszystko jest w porządku, tak? Ja tam widzę coś bardzo frapującego. No. Tu
tutaj był pożar w tym miejscu. My nie jesteśmy w stanie. Nie jesteście w stanie poprosić ekipy, żeby to posprzątała? Niech pani nie czaruje. To nie jest pożar. Tylko syf. Wystarczy kupić farbę i zamalować to, a kurz zetrzeć. Czy to jest takie trudne? Tragedia. Na jutro kuchnia ma błyszczeć jak nowa. Był pożar, ale i przed pożarem fajnie nie było. To trzeba było od początku to wziąć i wyszorować. Niech ona teraz w ogóle wszystkiego na ten pożar nie zwala. To ja przepraszam bardzo, gdyby były dosłownie zwęglone stoły, to ona by też je zostawiła? Brud, brud, brud. I wielki wstyd. Nie rozumiem wzburzenia pani Magdy. Aż takiego. Nie rozumiem. Liczyliśmy na pomoc, a na razie jest trochę inaczej. Ale nie przypuszczałam, że tam myszy są w tej kanapie. Nie są myszy. Tam były wypalone te dziury od papierosów, jak kiedyś. Nie, a co to węgle było? Węgle szysz. No. Ale oni mają jakieś ego wywalone po prostu. Ktoś ci dosłownie paluszkiem pokazuje, gdzie masz brudno, a ty twierdzisz, że nie. Tu jest czysto, tu jest idealnie. Jak można być aż tak zamkniętym na krytykę? No i wy liczycie na pomoc pani Magdy, ale jak ona ma wam pomóc, skoro do was nic nie dociera? Możemy jedynie podwinąć rękawy i spróbować coś to poprawić z tym. Tylko nie bardzo wiadomo, za co się zabrać. Warto wziąć się do pracy, co też czynią kelnerzy. Za to właściciele rozmyślają. Od czego by tu zacząć? No moglibyście się zabrać od tego, żeby cokolwiek sprzątnąć chociaż. Mi się po prostu wydaje, że oni udają, bo co jest niezrozumiałego w tym, że jest brudno? Małe dzieci są nauczone, że trzeba po sobie posprzątać. A wy, dorośli ludzie, tego nie czaicie. Aladdin, choć obiecywał cuda, nadaje się do zamknięcia. Nazajutrz od frontu elegancko. Ale czy na wnętrza starczyło sił i zapału? Został wymalowany korytarz, wydawka, zostały umyte wszystkie ściany, wyprane zostały krzesła. Wow! I nie można tak było od początku? Jednak to się nie okazało być takie trudne. Postanowiłam jeszcze wyszlifować ten nieszczęsny telewizor i w momencie, kiedy się przechyliłam, no to drabina się pode mną złożyła. No i z wielkim hukiem spadłam, poprosiłam o pogotowie. No i muszę chodzić do kula. No to już wiemy, dlaczego tam wcześniej nie sprzątała. Oczywiście dobrze, że skończyło się tylko na złamaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. A co się stało, jak mogę wiedzieć? Drabina się pode mną zamknęła. O, wszystko przez to, że pani Magda kazała jej sprzątać. Czystość jest podstawą prowadzenia restauracji. Myślę, że myśleliście, że nie będę zwracać uwagi na wnętrz. Że chcieliście zrobić to sposobem i zaoszczędzić parę groszy. To też. No ale to jest sposób? No, okazało się, że się nie udało. Dlaczego jesteście zwolennikami tak potwornie ekstremalnego brudu? Nie, 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 po prostu nie daliśmy z tym rady. Ale z czym? Naprawdę nikt nie wymaga od was jakichś ponadludzkich rzeczy. Nikt ci nie każe nagle na Mount Everest włazić czy na Księżyc lecieć. Cały czas rozchodzi się o sprzątanie. To jest tylko sprzątanie. Nie wiem, jakiś tutorial może jest potrzebny. Bierzesz ścierkę, jakiś płyn i szuruburu. Nie rozumiem. Kupując tą restaurację rok temu... No to rok jest trochę czasu, żeby ją wysprzątać. Skupiliśmy się na kuchni przede wszystkim. Jak można się skupić na kuchni, kiedy tu nie można przejść w białej bluzce? Miałam taki plan, że pierw zrobię kuchnię, zarobię na tej kuchni. Ale nie można wprowadzić gościa na kanapę, gdzie są dziury. Wszystkiego naraz. Pani Magda o chlebie, a ta o niebie gada. Nikt nawet nigdzie nie powiedział, że masz wszystko naraz zrobić. Chodzi o to, że najpierw powinnaś się skupić na prostych rzeczach typu porządek. A nie, że dosłownie na środku lokalu jest nasrane, a ty się przejmujesz, co ja podam gościom do jedzenia. No to w takim razie nie wolno otworzyć restauracji. To naprawdę nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia po prostu ciężkiej pracy. Nie stać was na ekipę, trzeba samemu zapieprzeć. Jeżeli ja mogłam wczoraj zetrzeć pół brudu z góry i stąd, to dlaczego ktoś inny nie może? No bo im się po prostu nie chciało. Oni chyba liczyli, że się nie narobią, a zarobią. Wy nie rozumiecie skali problemu. Ja jestem szczera i odpowiadam pani to, co myślę. Pani mi nie daje żadnej odpowiedzi, która jest logiczna. Bo się z wami nie dogadam. Ona sobie w ogóle robi taką antyreklamę w tym odcinku Kuchennych Rewolucji. No bo powiedzcie mi, oglądając ten odcinek i widząc takie zachowanie tej właścicielki, kusiłoby was, żeby tam pójść do tej restauracji? Co innego, jakby tutaj był syf tak jak jest, ale właścicielka coś rozumiała, słuchała tych rad pani Magdy,
a nie uśmieszek i zadowolona z siebie. Skąd pomysł na marokańską knajpę? Trafiliście akurat na osobę, która jest zakochana w tej kuchni. Byłam tam z 20 razy. Byliście w Maroku? Nie. To dlaczego robicie marokańską kuchnię? I to jest zagadka, której rozwiązanie chciałbym poznać. O to pani chodzi, żeby usłyszeć, skąd mój głupi pomysł, żeby się porywać z motyką. No nie jest głupi, jak ktoś wie, o co chodzi. To jest jedna z cudowniejszych kuchni, pan powiem, francuskiej kuchni. I nie można jej oszukać. Zaufałam ludziom, którzy wcześniej prowadzili tą restaurację, że to są autentyczne przepisy, że to są takie smaki. Chcieliśmy zatrzymać stałych klientów i przyciągnąć nowych. Tak. A przepraszam bardzo, jak ktoś wam powie, że syreny istnieją, to też mu na słowo uwierzycie? Dlaczego wy sami nic nie sprawdziliście i niczego się nie dowiedzieliście? Rozumiem, że kuchnia jest czysta, tak? Proszę. Niestety ja nie będę gotować w takiej kuchni. O. No, powiem wam, że dawno takiego syfu w kuchennych rewolucjach nie widziałem. Ale wiecie co, to pewnie przez ten pożar. Tak jest wszędzie. Po prostu czarna rozpacz. Nie można prowadzić restauracji na czteropalnikowej, domowej kuchence, a śmierdzi starym tłuszczem. Teraz to jest szkło. Proszę, jak wygląda podłoga pod szafkami. Ale co? Tam właściciele dalej nie widzą problemu. Przecież jest czysto. Jak wy chcieliście prowadzić restaurację w takim syfie? Przecież pani Magda to powinna po prostu pod sanepid zadzwonić i oni powinni to zamknąć. Cały ten mebel z siszą proszę wyciągnąć. Ładź się, pierdziele. Co się dzieje? Pierdnie. Nie zgadzam się z większością rzeczy, które są wyolbrzymiane. Co jest twoim zdaniem wyolbrzymione? Może właścicielka po prostu nosi okulary i dzisiaj ich nie założyła? Czy ty widzisz, kobieto, co jest za tą szafką? Czy ty widzisz te pajęczyny, ten syf dookoła? To nawet nie trzeba być jakimś spostrzegawczym, żeby to dostrzec. Stara jest kuchenka, stary jest okap. On faktycznie od środka są miejsca, które jest bardzo trudno domyć. Musielibyśmy naprawdę zamknąć knajpę, na to nas nie jesteś. Jak to 4 miesiące pracuje, no to trudno, żebym miał życzyła coś, do 20 lat nie było sprzątane. Ja to szczerze mówiąc już nawet nie wiem, jak to skomentować, to jest po prostu komiczne i tragiczne. Nie wiem, może jakiś mikroskop trzeba dla nich przynieść, żeby dostrzegli ten syf? Mam tu ogłaszać zmianę, ale nie bardzo wiem czego. To jest restauracja, ruina, tragedia. Macie wyzwanie. Tej nocy ma być wszystko wywalone, co jest stare. Stara kuchenka do kosza. Bardziej się opłaca kupić nową. Ja jestem skłonna wziąć pożyczkę i wynająć firmę, ale też nie mamy gwarancji, że to zadowoli panią Gessler. Śmiem wątpić. Ale wiecie co? Ona jest taka wyniosła w tym wszystkim. Po prostu każdy się czepia, ona jest idealna, nic złego nie robi. Ej, ja sobie teraz właśnie przypomniałem, że ona na początku wspominała, że jest psychologiem. Szczerze, ja sobie nie wyobrażam iść do kogoś takiego na terapię. Jeżeli ona ma takie podejście w stosunku do tego, że musi po prostu posprzątać, no to ciekawe jak niby jest innymi rzeczami. Ogłaszam zmiany. Będzie tu biało, będą widoki przestrzenne z Maroka. Niektóre elementy będą szafirowe. Będą lampy, które ładnie oświetlą to wnętrze. Będą prawdziwe tarzyny, w których się będzie gotowało dania. Nie będzie ich dużo, ale te, które będą, będą autentyczne. Na przystawkę będzie baba ganusz. Szczerze mówiąc, to ja się dziwię, że ona chce kontynuować tą rewolucję. Czyli sałata z pieczonych bakłażanów, z papryki, pomidorów. Będzie prawdziwa sałatka z kuskusu, gdzie kuskusu jest 1/10, a reszta jest pietruszka, pomidor, mięta. Będzie prawdziwa harira, prawdziwy tajin z kawałków baraniny. Duże kawałki mięsa, duże kawałki warzyw, dużo migdałów, dużo lubenków. To jest wszystko. Ja przepraszam bardzo, ale trudno mi się integrować z ludźmi, którzy prowadzą ten lokal w takim stanie. Dopóki oni nie ogarną tego syfu, to tam nawet nie ma co zaczynać gotować. Mam wrażenie, że pani Magda czeka, kiedy ja pęknę. Kiedy ja, nie wiem, zacznę wyrywać włosy z głowy. Nie! Co ty sobie uroiłaś? Jedyne, na co pani Magda czeka, to na to, aż ona zrozumie. Zrozumie, że ma syf. Zrozumie, że ma niedobre jedzenie. Byśmy chcieli, żeby pani od nas nie odchodziła. Byśmy chcieli tej pomocy, że posprzątamy. Ja do was nie mam pretensji.
Rewa się psuje od głowy. Gdyby oni chcieli, to ta restauracja byłaby czysta, im było żal na to pieniędzy. No, w dupie gościa po prostu, o! No i tak szczerze, czy takich ludzi da się zmienić? Oni są tak przekonani o swojej racji, że do nich nic nie dociera. Idziemy na integrację, integrować się z Marokiem, chodźcie. Tak? Tak. Zespół udaje się na szkolenie z prawdziwej kuchni marokańskiej. Właściciele niestety z niego nie skorzystają. W pierwszej kolejności odrabiać będą inną, zaległą lekcję czystości. A ci oczywiście na swoim ulubionym miejscu, siedzą sobie, chillują. Tutaj to sobie można gadać, a i tak nie dotrze. Przedstawiam wam Dagmarę. Dagmara jest z Maroka. Chciałabym, żeby wam pokazała podstawy kuchni marokańskiej, bo kuchnia marokańska jest zupełnie inna niż kuchnie orientalne. Zrozumiecie, próbując wszystkich składników. Zostawiam was w rękach nieprawdopodobnej przewodniczki, miłośniczki własnej kuchni, która ją krzewi, przemi wobec. Ja tego nie zrobiłabym lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i powiedzcie mi, czy ci właściciele nie mogli czegoś takiego zorganizować dla tych pracowników? Wiadomo, że to nie jest jakiś taki kompletny kurs wiedzy o kuchni marokańskiej, ale jakiś zalążek. No to powiedzcie mi, proszę, jakie tutaj składniki znacie. Imbir? Mhm. Kumin. Tak. Marokańskie może jakieś... Jest papryka. A to nie bardzo wiem co. No jak dla mnie to cała nadzieja teraz tak naprawdę jest w kuchni. No bo do właścicieli nic za bardzo nie dociera, więc po co dalej próbować. Także dosyć fajnie, że pani Magda postanowiła jakoś rozszerzyć ich wiedzę. To trochę jak takie kary. A słyszeliście może kiedyś o takiej przyprawie rasl henut? Nie. To nie o to wam mówić. To jest taka mieszanka przypraw. Kumin, imbir, papryka czerwona, kurkuma, cynamon. To tak jak my robimy do grosa. Używa się do tajin, do gotowanych mięs. Szkoda, że pani Magda im jeszcze nie zorganizowała jakichś takich warsztatów z gotowania przy użyciu tych przypraw. Myślę, że to by było o wiele lepsze niż taka sama teoria. A to? Daktyle. Tak. Figi suszone. Śliwka suszona. Oliwka zielona. Czerwona. Cytryna kiszona. A do czego się używa cytryny kiszonej w Maroku? Do mięs. Do dań mięsnych, rybnych. To tażinów też, tak? No fajnie, że tak poznali te przyprawy, no ale z drugiej strony jak to ma im pomóc jakoś bardziej? Bardzo dziękuję. Życzę wam powodzenia. Pierwszego Marokańczyka spotkałam, żeby mi coś powiedział, jak ta kuchnia ma działać. To tak jakby pierwsza lekcja dla mnie była. Dziś to bój jest ostatni. Czy wszyscy są zwarci? Gotowi? No i przede wszystkim, czy w końcu tam jest jakikolwiek porządek? Przychodzimy do pracy na godzinę 11:30, wchodzimy do restauracji. Na sali brud, nieposprzątane. Na kuchnię wchodzimy tak samo, nic nie jest przygotowane. Jak my możemy pracować? A, czyli po staremu. Dalej do właścicieli nic nie dotarło. Szczerze? To ja nie wiem, jak to się ma udać. Jesteśmy już prawie na 40 minucie odcinka i oni dalej nie rozumieją. Gazówka na przykład nie podłączona. Nie można gotować. Od 11:30 jesteśmy tu same, nie ma szefostwa. Stara, niedziałająca kuchenka i wciąż odkrywane pokłady wiekowego brudu. Oto ponury stan rzeczy. Nie, no powiedzcie, że oni jaja sobie robią. Czy naprawdę tak ciężko posprzątać cokolwiek? Wiecie, zwykle jak w tych odcinkach kuchennych rewolucji jest taki syf, no to ci właściciele chociaż po czasie coś zaczynają rozumieć. A tutaj, tak jak przyszła pani Magda, tak jest dalej. Wreszcie pojawia się Marek, lecz na nowy sprzęt nie można chyba liczyć. Podłączona kuchenka. Wreszcie trzeba zacząć gotować. Ale jak oni mają pracować na takiej jednej, zwykłej, malutkiej kuchence? Przecież właścicielka sama powiedziała, że nie widzi problemu, żeby kupić nową. Od dzisiaj to miejsce powinno funkcjonować zupełnie inaczej. Czy kuchnia była czysta po tym sprzątaniu? Czysta była. Była czysta. Była czysta. Tak, ale dzisiaj żeśmy przyszli rano na godzinę 11:30 do pracy. Dlaczego tak późno? Bo wczoraj żeśmy się pytały szefowej naszej. Mówi, to przyjdźcie sobie na 12. My z Anią mówimy, że troszeczkę jest za późno. Nie zdążymy tego zrobić. Kuchenka chyba nie podłączona po prostu. No ja wam powiem szczerze, że oni są jacy niepoważni. Nie wiem, może oni sobie postanowili po prostu żarty z pani Magdy zrobić. Ale nawet jak ta rewolucja się uda, oni sobie taką antyreklamę zrobili tym odcinkiem. Na nic się zdają moje rady czy nie rady, kiedy kobiety nie mogą zrobić nic, bo nie działa. Jedyna kuchenka, która miała być wymieniona na nową. Są cztery fajerki, na których ja muszę gotować kolację,
dla 24 osób. Proszę mi wytłumaczyć, jak, kiedy każdy tajin praktycznie, żeby zrobić go uczciwie, zajmuje jedną fajerkę. Nie dostałam informacji, że ta kuchenka ma być wymieniona. Naprawdę nie dostałaś informacji, ale jak to? Dobra, to teraz cofnijmy się trochę w czasie. Ma być wszystko wywalone, to jest stare. Stara kuchenka do kosza. Bardziej się opłaca kupić nową. Oj, czyli chyba jednak dostałaś taką informację. Z kogo ty debila próbujesz zrobić? Powiem szczerze, że ja tracę cierpliwość. Do tej pory, pani Magdo, nie usłyszeliśmy żadnych rad, tylko na okrągło nas pani gani. Na okrągło. Ale jakie ty chcesz rady, skoro do jednej prostej rady, którą ona ci dała, nie potrafisz się dostosować? Czyli do tego, że masz posprzątać. Jakie mam pani dać rady, kiedy pani uważa, że wszystko jest okej? Okay? Moja rola tutaj jest żadna. Ja powinnam stąd wyjść, bo to jest po prostu bezcelowe. No i może by tak było lepiej. Ja miałam wielką nadzieję na to, że po prostu tutaj będzie super porozumienie. Ja wszystko chciałam przyjąć, co pani Magda chciała mi zaproponować. Tylko na razie nie ma żadnych propozycji od pani. Ja to tak czuję. Żadnych propozycji od pani Magdy. Są wieczne inwektywy, wieczne obrażanie mnie. Ej, a może ona po prostu nie rozumie polskiego? No bo powiedzcie mi, czy pani Magda mówi jakieś skomplikowane, trudne do zrozumienia rzeczy? No nie, cały czas siedzimy w tym temacie sprzątania. I ten temat został chyba już poruszony w tym odcinku milionowy raz. A tu dalej nic nie dotarło! Ona chyba liczyła na to, że pani Magda przyjdzie i po prostu za wszystko ją będzie chwalić. Tymczasem gotowa jest Harira, dzisiejsze danie promocyjne. Pora ogłosić wszem i wobec. We Wrocławiu doszło do rewolucji. Chcielibyśmy zaprosić państwa do naszej restauracji. Robimy rewolucję w naszej restauracji w Alladynie. Czy pani Magdy Gessler? Tak. Tutaj mamy w tej chwili do spróbowania harirę z soczewicą. A to jest harira zupa? Zupa marokańska. Będziemy mieli sporo ciekawych dań. Bardzo dobra. No i zwróćcie uwagę, ile tam dookoła jest restauracji. Zresztą ludzie, którzy kojarzą Wrocław, wiedzą, ile tego jest w rynku. Oni naprawdę mają dużą konkurencję, muszą się postarać. Sukces im sam z nieba nie spadnie. W życiu nie jadłem takiej dobrej zupy. Zapraszamy w takim razie na odrzęsko. Na bank będę. Bardzo dobre. Takie bardzo aromatyczne, bardzo przyprawione. Moje smaki, pH. No i oby to jedzenie takie dobre pozostało. Harira zrobiła furorę. Tymczasem w kuchni powstaje tajin. Z marchewką dusić się będą bakłażan, cebula i kolejne dobra. Morele. Jeszcze za chwilę. I rozrywki. Figi. O, super. Na wielką patelnię wraca baranina i można zacząć proces doprawiania. Cynamon. Mięta. I brakuje pomidorów. No i tak to powinno wyglądać, a nie to bagno, co pani Magda na początku dostała. Tutaj jest kolorowo, fajnie, smacznie się wydaje, a tam? Tak jak wspominałem, jakby się ktoś na talerz zeżygał. My robimy sałatę. Kuskus, pomidor. Ogórek zielony. Pietruszka siekana, kolendra, mięta. Oliwa z oliwek. Sok z cytryny. Tą sałatę posypiemy granatem. Rzucam do dekoracji. Pyszna. Całkiem inna, jak całkiem inna niż tak my. Dobra, a więc zobaczmy, jak zmienił się wystrój restauracji. Dawny, ponury, zakurzony pub to od teraz radosna, orientalna restauracja. W mrocznych niegdyś kątach ma być czyściej i jaśniej, a to dzięki białym ścianom i szafirowym akcentom. Stare kanapy udało się przykryć nowymi, eleganckimi narzutami. Przytłaczającemu wnętrzu lekkości dodały wzorzyste tkaniny. Na pustych stołach stanęła kolorowa zastawa, na ścianach zawisły naczynia do tajina, a obok wiele orientalnych ozdobników. Marokańska restauracja dostała nowe życie. Nie no, o wiele lepiej jest. Przede wszystkim teraz wydaje się być czyściej. No bo pomijając, że jak poprzedni wystrój był, to ogólnie było brudno, to po prostu ten wystrój takie wrażenie jeszcze brudne sprawiał. A tutaj jest tak lekko, przytulnie i ten wystrój też tak nie przytłacza teraz. Wreszcie pojawiają się goście, by z ciekawością rozglądać się po sali. Te tajiny na ścianach, te kilimy, te zdjęcia Marokko, rewelacja. Raczej się to kojarzyło z miejscem, gdzie można pójść na piwo i szisze. Teraz jest zdecydowanie jaśniej, przyjemniej, bardziej zachęca do jedzenia. Zatem nie ma na co czekać. Na stoły trafiają przystawki.
dobra. Przystawka była przepyszna, super przyprawiona, dużą sobie dokładkę. Mnie to najbardziej ten tadżin ciekawi. Chyba tak to się wymawia. Proszę. Gdy goście próbują sałatki i tabule, gospodarze zdają się nie mieć nic do roboty. Ja naprawdę rozumiem, że ona chodzi teraz o tych kulach, ale mogłaby chociaż jakkolwiek jakąś interakcję z ludźmi mieć. A jednak na stołach czegoś brakuje. Dzień dobry. Nie poleli wina? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jakoś tu jest, naprawdę. Panowie, a wino to nie? Nie dajemy gościom? Ludzie, czy wy jesteście przytomni? Tak. Przecież ktoś musi otwierać wino. Powinno być otwarte przed wejściem gości. Dlaczego nie pilnujecie tych rzeczy? Oni sobie chyba jakieś żarty robią. Zamiast się zajmować gośćmi, to siedzą na telefonach. Oj, ja coś czuję, że ta rewolucja nie wypali. Ale co się z wami nie dzieje? Siadacie z gośćmi, gadacie, a ludzie nie mają to pić. Zmęczony mówię troszeczkę. A ja nie? Wszyscy są. Na otwarcie butelek jakimś cudem udaje się znaleźć resztkę sił. Zmęczony jesteś? Czym? Ani jakoś nie sprzątaliście, ani... No w sumie siedzieliście cały czas. Zraz ziemniaki na samym brzegu. Ale piękne. Normalnie. No. To jest tażin. Ale super. A oto i imponujący tażin. Zapraszam na tażin. Jagnięcina, migdały. Kuskus wyjątkowy. Bardzo dziękuję. Ja chcę coś takiego zjeść. Na koniec niespodzianka, czyli coś dla ucha i oka. O kurczaczki! Takiej atrakcji to się nie spodziewałem. Ale fajnie, w ogóle jakby coś takiego regularnie mieli. Wiadomo, że taka tancerka pewnie trochę kosztuje, ale nawet jakby dwa razy w miesiącu takie wydarzenie mieli u siebie, no myślę, że sporo osób by to mogło przyciągnąć. Po kolacji nadchodzi czas podsumowań. Kobiety są fantastyczne na kuchni, gotują bardzo dobrze. Tylko, że ten front jest dramatyczny. Kelnerzy nie podali nawet wina na początek, nikt nimi nie zarządza. Znaczy, panie nie jest ani właścicielem, ani menadżerem. W sumie nie wiem, na czym się mogę oprzeć. Proszę to sobie jakoś przemyśleć. Dziękuję bardzo wszystkim. A ja życzę, żebyśmy sobie, jak wrócę, mogły porozmawiać naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bądźmy szczerzy, tutaj nic nie dotrze. Ona cały czas ma taką minę, jakby po prostu niezadowolona była, nos zadarty do góry i nie dopuszcza do siebie żadnej krytyki. Kuchnia zrozumiała smaki marokańskie, ale do właścicieli nie udało mi się dotrzeć. Zamierzamy pójść dalej i kontynuować to, co zostało zaczęte, ponieważ to są ciekawe. Ja się zamierzam spodobać pani Madzie w końcu. Nie wiem, czy mi się to uda, ale zrobię wszystko, żeby była zadowolona, jak wróci. No dobra, to się przekonamy. Sprawdźmy w takim razie, jak wyglądał powrót pani Magdy. No we Wrocławiu. Mam nadzieję, że jedzenie jest grzechu warte i że po raz pierwszy odbędę rozmowę z właścicielami szczerą, prawdziwą o ich restauracji Alladynie. A ja widzę, że chwasty dalej nie powyrywane. Znaczy to jakaś taka bardziej trawa z tej kostki wyrasta, ale wiecie, to jest przed ich lokalem. Jakby to jest wizytówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ja powinnam zjeść? Polecamy tażiny, w szczególności tażina jagnięcego, sałatkę tabuli. Tego bym proponował. Każdy zaczyna od sałatki tabule i baba ganusz, harire i mój tażin. Zostały wycofane szisze, zmienili się nam goście. W tej chwili jesteśmy klasyczną taką restauracją. Ludzie przychodzą zjeść, znacznie wzrosła ilość klientów. No teraz to chociaż tych klientów widać. Baba ganusz na początek. Sałatka. No i jaka duża. Proszę bardzo. O, smacznego. Miny pani Magdy już trochę zdradzają. Coś czuję, że nie będzie do końca dobrze. Zakupiliśmy nowy sprzęt, także całość tażina powstaje w glinianym garnku. Mogę prosić właścicieli?
żona jest? Nie ma pani Magdy żony. Nie doszła jeszcze po kontuzji. Ale jakoś od razu po tym wypadku potrafiła być. Więc czemu teraz nagle nie może? Nagle się tak źle poczuła, że nie mogła z panią Magdą słowa zamienić, tak? Moim zdaniem prawda jest taka, że nic nie dotarło i nie chciała się konfrontować z panią Magdą. Dalej pewnie twierdzi, że to ona miała rację. To, że nie ma żony, to duży błąd, bo niezależnie od stanu zdrowia, kolano to nie jest powód, żeby nie rozmawiać. Uważam to za pewnego rodzaju afront. No cóż, nie każdemu się pomoże. Pan na pewno w to wkłada bardzo dużo serca, natomiast jest problem ogromny z kuchnią. To jest strasznie tłuste i to jest po prostu sama słodycz, to jest jak deser. Za dużo jest tych suszonych owoców, za mało jest warzyw. W ogóle jest jakiś obłęd. Wzorowy babaganusz, harira, nie ma kolendry, jest tylko pietruszka. Nie jest zła, ale też nie jest doprawiona. Natomiast tabule po prostu nie ma mięty. Jest za mało kwaśne. Jest za dużo kaszy, powinno być więcej zielonego niż białego. Czyli de facto z każdym daniem jest coś nie tak. Musimy chyba sprowadzić kogoś z Maroka, żeby wyprostował tą kuchnię do końca, bo tutaj w kuchni panie tego smaku nie osiągną. Kucharki są te same? Nie, mamy problem, bo od początku maja jesteśmy bez szefowej kuchni, także... A dlaczego tak się stało? Już starsza pani, zdrowie już... To jest duży problem. Rozchorowała się nam szefowa kuchni, ja zostałem zmuszony, żeby stanąć również na kuchni, no i robię trochę po swojemu. Oni na starcie nie mieli o tym żadnej wiedzy, więc jak pani Magda przyszła, coś tam niby pokazała, rzuciła kilka przepisów, no to... Teraz mają problem, żeby to odtworzyć. I to są te drobne różnice, które czynią dużą różnicę, że ta kuchnia jest po prostu ciężka i mdła. Bardzo mi jest przykro. To nie jest dwuja, ale to też nie jest czwórka. Proszę pozdrowić żonę, życzyć zdrowia. No i tak jak przewidywałem, mamy dupę z tej rewolucji. Niestety kuchnia nie jest grzechu warta. Jest namiastką Maroka, ale daleko jej do bogatego Bliskiego Wschodu. Jeżeli chodzi o restaurację, no to jak możecie się domyślić, została ona zamknięta. Z tego co wyczytałem, no to powodów zamknięcia tej restauracji było całkiem sporo. Coś tam, że jakieś powody osobiste, ale w sumie żadnych konkretów. No i to jest artykuł z roku 2019, czyli podejrzewam, że w tym roku też restauracja się zamknęła. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek. Także, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!